powodowała, że husarz był przeciwnikiem niezwykle groźnym, bo po skruszeniu kopii dochodziło do walki w zbliżeniu. I siedząc na koryzły, żeby stawały dęba i atakowały do przepytania. Taki bicz, proszę Państwa, na skórę człowieka. Brawo. Ten kolega, który trzyma małe łozy, ryzykuje niezmiernie, ale to już jest ich husarska fantazja. Brawo. Ten oddział husarii to są koledzy ze Słupna pod Warszawą, którzy tworzą formacje różne, specjalizują się w jeździe konnej. Brawo. W jeździe konnej. I ćwiczą regulaminy różnych formacji. Jakaś niezwykle odważna pozamianka się wyłoniła z tłumu. Zobaczymy zaraz, co to ci husarzy chcą z nią poczynić. Nie wiem, co tam się będzie działo, ale emocje pewnie wzrastają, bo jak znam tych dżigitów, to oni i mają się ich najróżniejsze pomysły. Tak jest, zakręcić człowiekiem, zakręcić, a swoje i tak zrobią. No dziewczyno, pożegnaj się z rodziną, bo to się może różnie skończyć. Ale się nie ruszaj. To takie jedno z ćwiczeń. Dwa, trzy. Zwykle można być na skoni, bo to generalnie jest pogląd, że konie są niebezpieczne i że należy się od nich trzymać z daleka. Oczywiście, że tak jest, ale w przypadku koni niewyszkolonych. Natomiast to są lata ćwiczeń, konie są do tego przygotowywane. Ci dżigici ćwiczą to przez lata. Rezultują wspaniałą formę, jak widać. Grają w filmach, w różnych historycznych, także mają za sobą świetną karierę. No i zgrani są z koniem, jak z bratem, bo są z koni na co dzień. Nie ma dnia, żeby nie być w stajni, żeby się nie opiekowali swoimi zwierzętami. I stąd takie zrozumienie, takie zaufanie. Jak Państwo widzą, go przygotowano. Bo pan chce współpracować z człowiekiem. Proszę, to jest taki element, który aż by się prosił, żeby koń zareagował.